No, nam wierzony! Co za dużo, to niezdrowo! Cześć, z tej strony Piotrek, a wy oglądacie kolejny odcinek Top Multikino, czyli program, w którym głównie wyliczam i zestawiam. Tak jak bohater polskiej komedii Mayday, w którego wciela się Piotr Adamczyk. Jego Janek Kowalski także wylicza, a dokładniej liczy czas spędzony z dwiema żonami oraz liczy na łód szczęścia, by panie nie dowiedziały się o swoim istnieniu. Jeden mały wypadek rozwiewa tę precyzyjnie tkaną mistyfikację i rozpoczyna się szalona komedia pomuęk Mayday to adaptacja niezwykle popularnej brytyjskiej sztuki teatralnej, którą wyjątkowo ukochali sobie polscy widzowie. Gdy w rodzimej Anglii przedstawienie dawno zeszło z afisza, to u nas wciąż święci triumfy. Teraz przyszedł czas na filmową wersję historii o wyjątkowo pechowym bigamiście, jego fajtłapowatym kumplu, dwóch dociekliwych żonach i równie wnikliwych stróżach prawa. Taki transfer z desek teatru na kinowe ekran to nic nowego. Przed Wami pięć podobnych przypadków. Zaczynamy od Rzezi. Spokojnie, mimo takiego tytułu nie spodziewajcie się krwawej batalii, choć ostrych słów tutaj co nie miara. Wyjątkowo sugestywny jest tytuł oryginalny tej wyróżnionej nagrodą tony tragikomedii – Bóg Mordu. Punkt wyjścia jest prosty. Niewinna bójka dzieciaków powoduje, że dwie pary rodziców spotykają się, by przedyskutować zdarzenie. Całość szybko wymyka się spod kontroli. Rzeź wyreżyserował Roman Polański. Why are we still in this house? Ten sam Roman stworzył także Venus w futrze, czyli jedyny w swoim rodzaju film na podstawie sztuki teatralnej, traktujący o wystawieniu sztuki teatralnej na podstawie XIX-wiecznej powieści. Uff, ciekawostką jest fakt, że w rolach głównych występują Emmanuel Senier, prywatnie żona reżysera, oraz Mathieu Amalric, który manierą i wyglądem do złudzenia przypomina właśnie Polańskiego. Perwersyjne i fascynujące. Aha, Roman jeszcze w tej topce powróci. Amadeusz to jeden z najlepszych filmów Milosza Formana i zarazem klasyka kina biograficznego nagrodzona m.in. ośmioma Oscarami. Dzieło powstało na podstawie wróżonej nagrodą Tony sztuki ser Petera Schaefera. I teraz dwie ciekawostki. Po pierwsze w filmie w rolę tytułową o mały włos wcieliłby się Mark Hamill, ale reżyser uznał, że widownia nie kupi Lukaska Walkera w peruce. Po drugie, sztuka wystawiana była także w Polsce, w Teatrze na Woli w 1981 roku. Przez kogo? No, oczywiście przez Romana Poleńskiego. Najpierw była sztuka Petera Morgana, w której na deskach West Endu i Broadwayu grali Michael Sheen i Frank Langella. Później była kinowa wersja Rona Howarda, w której zagrali Michael Sheen i Frank Langella. Jeśli coś działa, to po co to zmieniać? Frost-Nixon. Rozmowa między wypalonym prezenterem i wydalonym prezydentem to dialog, który wciąga jak thriller. Całość została mocno udramatyzowana względem prawdziwej historii, ale przecież nie o schlebianie faktem tu chodzi, lecz o bitwę na słowa między dwoma skrajnie różniącymi się od siebie indywiduami. Na koniec zdecydowanie najcięższa pozycja w dzisiejszej topce. Lata 60. ubiegłego wieku, szkoła katolicka, podejrzenia o nieczyste stosunki, ciężka waga plotek i domysłów. Trudny temat, ale i wspaniała okazja do aktorskich pojedynków. Wątpliwość najpierw była sztuką teatralną autorstwa Johna Patryka Shenleya. Za swoje dzieło reżyser otrzymał nagrodę Tony i pulicera. Później autor przeniósł sam historię na wielki ekran. W rolę ojca flyna i siostry Lozyny wcielili się Philip Seymour Hoffman i Meryl Streep. Ratuj się kto może i wpadaj do multikina na Mayday. Do zobaczenia!